Cześćka, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj dość spontaniczny filmik, który spontanicznie stwierdziłam, że nagram, ale sama tak się nad tym zastanawiam, sama sobie zadawałam to pytanie z tytułu odcinka, czyli jak wykorzystać resztę wakacji, która nam została, jak jej nie zmarnować, jak po prostu najlepiej spędzić ten czas. Więc jeżeli Was to interesuje, to zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Na wstępie chciałam tylko powiedzieć, że to będą rzeczy takie ogólne, pasujące dla każdego, bo nie będę tutaj mówić o takich rzeczach typu pójść na piknik ze znajomymi, wybierz się na przejażdżkę rowerową ze znajomymi, bo wiem, że po prostu nie każdy ma z kim wyjść. Można się w danym momencie z kimś pokłócić, nie mieć po prostu nikogo obok siebie i to jest okej. I sama też mam często takie sytuacje, więc jakby po prostu dam wam takie rzeczy, które możecie robić z kimś, jeżeli chcecie, a możecie je robić samemu, bo często oglądam takie filmiki, czuję się strasznie tym przetłoczona i po prostu wiem, że nie każdy ma z kim wyjść, więc to tak w roli wstępu. A więc tak, może to zabrzmi banalnie, ale zróbcie coś, na co mieliście ochotę, co zaplanowaliście sobie, że zrobicie w wakacje i jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, to zróbcie to, po prostu zróbcie to. Zostało wam już mało czasu i jakby niezależnie co to jest, postarajcie się to zrobić albo przynajmniej wykonać jakieś ruchy w celu zrobienia tego. Jakby może być to mega wiele rzeczy, może to być na przykład jakiś piknik na łące, będzie teraz super pogoda, więc jeżeli chcecie, no to możecie, może to być jakaś przejażdżka do innego miasta rowerem. Możecie jechać sami w ogóle, gdzie chcecie, niezależnie od tego. Możecie też przejechać się gdzieś autokarem do jakiegoś miasta w Polsce. Cokolwiek, coś takiego, wiecie, crazy, na którym co chcieliście zrobić i jeszcze tego nie zrobiliście, więc to jest znak, żebyście to zrobili. I albo przynajmniej to zaplanowali i zrobili to na pewno w kolejne wakacje. A jeżeli już to zrobiliście, to co mieliście zaplanowane na te wakacje, to spróbujcie wymyślić coś kolejnego, albo zróbcie to znowu. Po prostu próbujmy wychodzić ze strefy komfortu, przełamujmy swoje bariery, bo jeżeli nie wychodzilibyśmy ze strefy komfortu, to byśmy się nie rozwijali, także pamiętajcie o tym, bo to jest też mega ważne i nie zapominajmy o tym. Jeżeli często narzekacie, że się nudzicie, nie macie co robić i w ogóle, to moim zdaniem super pomysłem i na pewno nie będzie to zmarnowanie wakacji, jest zaczęcie jakiejś aktywności fizycznej. Jeżeli nie ćwiczycie, a nawet jeżeli ćwiczycie, możecie wprowadzić coś nowego. Nie musi to być nie wiadomo co, nie musicie biegać maratonów od razu. Oczywiście może to być bieganie, ja sama wróciłam do biegania właśnie w te wakacje i czuję się z tym super. Nie wyznaczam sobie, ile mam przebiec danego dnia, tylko ustawiam sobie stoper i biegam te pół godziny i po pół godziny po prostu niezależnie od tego, ile przebiegłam, kończę bieganie i jakby nie wykańczam, nie dobijam siebie psychicznie tym, ile mam przebiec, ile mam zrobić po prostu kilometrów czy coś. Po prostu biegam. I to jest super, bo czuję, że ćwiczę, nie męczę się tym przy tym psychicznie, nie nawalam sobie jakichś nie wiadomo jakich wymagań. Może to być też yoga. Sama chętnie chciałam zacząć jogę, ale nie mam czasu po prostu już dziennie, już nie zmieszczę tych wszystkich rzeczy. Więc niestety jogi mi się nie udało zacząć, ale jest też super, jeżeli nie lubicie tak stricte cisnąć, wiecie, takich ćwiczeń. Ale może to być też rozciąganie, które jest forma aktywności, działa dobrze na nasze zdrowie, ogólnie na nasze mięśnie, na nasze kości, na nasz kręgosłup, plecy. Jest to super, można się w ten sposób super rozbudzić i pomaga to właśnie naszemu zdrowiu. Ale może to być też jazda na rowerze, jazda na rolkach, po prostu co lubicie, wszystko to jest aktywnością fizyczną. Jeżeli chcieliście zawsze zacząć ćwiczyć na siłowni, a boicie się chodzić na siłownię, to róbcie treningi w domu, kupcie sobie matę. Można naprawdę tanio jakąś wyhaczyć, nawet tam do 30-40 zł. I po prostu ćwiczcie, na YouTubie jest mega dużo filmików. I po prostu będziecie mieć trochę taką namiastkę siłowni, takich ćwiczeń bardziej siłowych. Jeżeli wam to się spodoba, to możecie sobie zawsze dokupić jakieś obciążenie czy coś. A jeżeli
chcecie się rozwijać, to wyjdźcie ze strefy komfortu i pójdźcie na tą siłownię, bo każdemu się wydaje to straszne, a potem jest wszystko okej, także pamiętajcie, możecie nawet mieć jakiegoś trenera personalnego, to wtedy będzie Wam na pewno łatwiej. Kolejną ważną rzeczą jest docenianie natury, która jest wokół nas. Niedługo zacznie przechodzić jesień i wszyscy będziemy narzekać, że mamy ogólnie deprechę, bo jest beznadziejna pogoda, pada deszcz, więc teraz mega ciepło i doceniajmy to. Nie siedźmy całego dnia w domu pod wiatrakiem, tylko po prostu wyjdźmy chociażby wieczorem, przejdźmy się gdzieś do parku, nie wiem, do lasu, nad jezioro, cokolwiek jest w waszej okolicy. Po prostu przejdźcie się chociaż parę minut i po prostu docenicie to, jak jest pięknie. Bo potem zaczniecie też doceniać inne pory roku i nie będziecie już mieć takiej deprechy, po prostu będziecie się cieszyć z każdej chwili i z tego, jak mamy różną pogodę, bo doceniajmy to, że mamy też gorąco latem, że mamy śnieg zimą, że mamy po prostu zmieniające kolory liście, że mamy pięknie kwitnącą wiosnę. Nie w każdym kraju są te wszystkie pory roku, a my mamy je wszystkie, więc powinniśmy się cieszyć, bo możemy doświadczać każdej z nich i każda z nich jest piękna na swój sposób, także zauważajmy to i doceniajmy naturę każdego dnia i spędzajmy na świeżym powietrzu jak najwięcej czasu, szczególnie teraz, kiedy jest ciepło i kiedy możemy to robić. Kolejną, już bodajże czwartą rzeczą jest zaczęcie działania w social mediach. Wiem, że wiele osób tego chcę, nie za bardzo wie, jak się za to zabrać. I ja pamiętam, że zaczynałam też wakacje swoje konto na Instagramie chyba 4 lata temu, więc już dość dawno, ale na początku słabo się rozwijało, nie za bardzo wiedziałam co, gdzie i jak, nie było o tym żadnych filmików, nie było żadnych materiałów. Każdy działał tak po prostu po omacku totalnie, ale wtedy dało się to zrobić. Teraz jest więcej możliwości, jest więcej porad, wielu influencerów opowiada, jak to zrobić, jak wszystko działa, więc jest łatwiej. Więc naprawdę, jeżeli nie macie co robić i zawsze to było waszym marzeniem, to po prostu wejdźcie w ten temat, zainteresujcie się tym, zacznijcie czytać o tym, zacznijcie oglądać filmiki, po prostu wkręćcie się to i zacznijcie sami. Może wam nie wyjść, oczywiście, wiadomo, od razu też nie będziecie widzieć efektów, ale może też nie wyjść, ale potem będziecie mieć coś takiego, że spróbowałam, okej, wiem, że nie wyszło, ale wiem też, że właśnie zaczęłam to robić. I to jest super, bo wtedy macie świadomość, że spróbowaliście tego, że nie zostawiliście tego, tak to przez całe życie byście myśleli, a może gdybym wtedy zaczęła czy coś, to byłoby ok i w ogóle byłoby super, no to zróbcie to. Postaram się też o tym nagrać filmik na YouTubie, o tematyce ogólnie Instagrama, ale trochę się stresuję tym filmikiem, w sensie boję się, że ludzie, że ktoś powie, że po prostu się na tym nie znam, że nie mam wykształcenia w tej dziedzinie, ale postaram wam się to opowiedzieć od takiej strony, takiej zwykłej osoby, która jest w social mediach już od dłuższego czasu. Może nie jestem jakąś ogromną influencerką, ale postaram się dla was zrobić taki filmik, opowiedzieć trochę, jak to u mnie wyglądało, moją historię i to, jak działa obecnie algorytm, przynajmniej jak ja uważam, że obecnie działa, bo nikt tego nigdy nie wie dokładnie i no, wiadomo. Albo może to być też założenie kanału na YouTubie, tak jak ja zrobiłam w te wakacje. Bardzo się z tego cieszę i doceniam to, że jest jakaś oglądalność na tym kanale, że nie mam zero wyświetleń, że mam już 50 subskrypcji, naprawdę jestem wam bardzo za to wdzięczna. I naprawdę doceniajmy te małe nawet zmiany, tą małą liczbę odbiorców, bo jeżeli zaczniemy ją doceniać, to przyjdzie do nas więcej, będziemy przyciągać większą liczbę odbiorców. Jeżeli nie będziemy jej szanować, doceniać i będziemy myśleli, że wszystko będziemy mieć już od razu tam 1000 subskrypcji czy coś, no to nic do nas nie przyjdzie, więc pamiętajmy o tym, bo po prostu nastawienie jest też mega ważne i cierpliwość. Zawsze to komuś mówię, gdy ktoś pisze, jak masz zdobyłaś tylu obserwujących i w ogóle po prostu cierpliwość, naprawdę. To jest mega ważne, niczego nie będziecie mieć z dnia na dzień i wiadomo, że żeby osiągnąć jakiś cel, trzeba zrobić jakieś kroki i trzeba działać systematycznie, także pamiętajcie o tym, bo to jest ważne, wiem, że dużo osób o tym zapomina, ale to jest mega ważne. Kolejną już chyba piątą rzeczą, którą możecie zacząć robić, jest słuchanie podcastów.
jeżeli całe dnie słuchacie po prostu muzyki, nie mówię, że to jest złe, ale możecie po prostu ograniczyć to i w jakimś, ile, przez ileś minut obejrzeć po prostu jakiś jeden 15-20 minutowy odcinek podcastu. Ja słucham na Spotify głównie, możecie tam na Apple Music i w ogóle gdziekolwiek chcecie, gdziekolwiek słuchacie. I naprawdę też chcę nagrać filmik o podcastach, bo już mi się ich wiele nazbierało. Kiedyś byłam bardzo sceptycznie nastawiona do podcastów, zawsze mówiłam, że to nie dla mnie, nie będę słuchać tych odcinków, wolę słuchać muzyki, ale naprawdę podcasty zmieniły bardzo dużo w moim życiu i uważam, że są bardzo wartościowe. Możemy przez nie edukować się każdego dnia, oglądając po prostu 15-minutowy odcinek i po prostu niesie ze sobą jakąś wartość i możecie się dowiedzieć wielu różnych rzeczy. Są tam też różne tematyki, wiadomo, i każdy, uważam, znajdzie coś dla siebie, więc koniecznie spójrzcie, obczajcie. I dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was tymi rzeczami, że nie zmarnujecie tych wakacji do końca, że może chociaż trochę się zmienicie, coś poprawicie w swoim życiu, może któreś z tych rzeczy wprowadzicie do swojego życia na stałe, po prostu może zrobicie coś takiego crazy, co chcieliście zawsze zrobić. No kiedy jak nie teraz, więc jeszcze mamy cały miesiąc, więc pamiętajmy o tym, bo potem może nie być czasu w roku szkolnym. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, dziękuję, że tutaj jesteście i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia!